Biała kiełbasa, moi drodzy, zazwyczaj kojarzy nam się ze świętami i białym barszczem albo żurkiem. Dzisiaj chciałbym, żeby kojarzyła nam się z zupełnie inną potrawą, bo moim zdaniem, tak jak to było w staropolskiej kuchni, nie wiem, czy pamiętacie przysłowie za króla Sasa, popuszczaj pasa, łyżką kiełbasa. Na bogato gotowano, tak, że można było łyżką wybierać porządne kawałki kiełbasy. Kiełbasa to wyznacznik kuchni polskiej i służyła nie tylko jako dodatek do zupy. Stanowiła też odrębne danie. I jedną z takich klasycznych potraw w międzynarodowej kuchni jest szukrut, która składa się właśnie z kiszonej kapusty, różnego rodzaju mięsi i kiełbas. Dzisiaj przygotujemy polską wersję tej potrawy i pokażę Wam, jak prosto można zrobić sobie jednogarnkowe danie na święta. Zacznijmy jednak od samych składników i na początek pokrojony boczek, który możecie już kupić w takiej postaci, lekko podwędzony. Musimy go wysmażyć, więc patelnia niezbyt mocno nagrzana. Wrzucamy tutaj boczek i mocno go zesmażamy. Czym bardziej, tym lepiej. Samo mięso, łopatkę wieprzową chciałbym pokroić, ale pokroić tak, jak to robiono kiedyś. Naprawdę grube kawałki. Samo mięso powinniśmy dobrze zamarynować. Proponuję sól, pieprz i tak naprawdę to wszystko, czego potrzebujemy. Jeszcze chwila na boczek. To może pokroimy cebulę. Cebula dymka, chociaż możecie ją spokojnie zastąpić zwykłą cebulą. Dobrze przesmażona i pokrojona też w grube kawałki. Czym grubsze, tym lepiej. I jeszcze 3 ząbki czosnku w plastry. Dobra. O właśnie. To jest dobrze zesmażony boczek. Taki też powinniśmy zachować. Boczek z powrotem przerzucam na talerz. Minimalna ilość tłuszczu po smażeniu boczku. Dodajemy więc troszkę oleju. I na tej samej patelni, na której był smażony boczek, gdzie zostało mnóstwo aromatu, smażymy kawałki mięsa. Czego nie lubię, to takich gulaszy, które są zaciągnięte bardzo często mąką. Tę mąkę dodajemy zawsze wtedy, kiedy przysmażamy mięso. Ja mięsa nie opruszam mąką. Chcę, żeby ten gulasz później był taki w miarę lekki. Lekki, jeśli chodzi o samą konsystencję, no ale wysycony mnóstwą ilością aromatu. Dobra. Będziemy potrzebowali jeszcze czegoś, co bardzo ładnie pachnie, cytrusowo pachnie, dzięki czemu całość nabierze zupełnie innego charakteru niż klasyczny chociażby bigos. Ziarna kolendry do tego nadają się idealnie, szczególnie w połączeniu z kiszoną kapustą, którą chciałbym przygotować na taki sposób słodko-kwaśny. To też ten aromat cytrusowy z ziaren kolendry przyda mi się. Ucieramy je bardzo, bardzo mocno na pył. Dobrze wysmażone mięso z dużą ilością koloru, z dużą ilością aromatu przekładamy na talerz. Ale na patelni ciągle zostaje to, co potrzebne jest mi do sosu. Tak naprawdę w ten sposób należy postępować zawsze wtedy, kiedy chcecie mieć dobry sos. Czyli nie wyrzucamy, nie idziemy myć tej patelni, ale staramy się z tej patelni zdjąć wszystko to, co na niej zostaje. Cebula i plastry czosnku, tylko do zeszklenia, delikatnego. Kiszona kapusta, która jest nieco pokrojona, poszatkowana, żeby nie była zbyt długa i też nie za bardzo odciśnięta z soku, bo ten sok to również aromat, który chciałbym, żeby przyszedł do gulaszu. Może cebulkę na chwilę chociaż przerzućmy na mięso, zostawiamy czosnek i zasypujemy to kiszoną kapustą. Dodajemy masło. Masło sprawi, że całość będzie miała fantastyczną, kremową konsystencję. I dodajemy jedną łyżkę miodu. O właśnie, kapusta powoli zbiera to, co znajduje się na dnie patelni. Celowo nie zalewam tego żadnym sokiem. Chciałbym, żeby ona rzeczywiście zaczęła się podduszać. Zobaczcie, przybiera zupełnie inny kolor. Trzeba uważać, żeby masło i miód teraz zbyt mocno nie paliły się. Ale zawsze można zmniejszyć ogień, bądź też często mieszać. Dobra. Teraz czas na przyprawy, czyli potłuczona kolendra, ziarna kolendry. Do kapusty i odrobinę na mięso. Do kapusty dodajemy również jedną łyżkę startego świeżego imbiru i skórkę z wyszorowanej cytryny, ale także sok z tej cytryny. To nic, że kapusta już jest kwaśna. Trzeba wyrównać, trzeba dobrze złamać smak miodu. Dodajemy boczek.
Ale teraz tak naprawdę zaczynamy składanie potrawy. Najpierw na dno naczynia żaroodpornego, w którym będziemy to wszystko dusić, wykładamy kapustę. Miodowo-cytrynową kapustę, która pachnie bardzo mocno kolendrą. Teraz układamy tutaj kawałki łopatki, przesmażone wcześniej, razem z cebulą. Kilka cebulek zostawimy do dekoracji. Teraz na patelnię wylewam porządną porcję jasnego piwa. Tym samym ściągam z napatelni wszystko to, co do niej jeszcze przylega. Cały smak, który ma przejść do potrawy. Piwo jest lekko goryczkowe, więc po wymieszaniu z kapustą warto jest sprawdzić, czy nie potrzeba tutaj nieco więcej miodu. I być może kolendry. Trochę soli. I jeszcze miód. Niech to wszystko się pogotuje niedługo, mniej więcej 3 minutki, tak żeby rzeczywiście miód z kapustą dobrze się przemacerowały i dopiero taką marynatą, taką miksturą zalewamy łopatkę. Przekładamy teraz kapustę razem z piwem na łopatkę. Nie rozrzucam jeszcze kapusty po całej powierzchni, bowiem został mi jeden jakże istotny składnik, który celowo dodamy na samym końcu, tak żeby ładnie wyglądał również po przygotowaniu całej potrawy, bo taka potrawa najlepiej wygląda, jak jest podana właśnie w tym naczyniu, w którym została przygotowana. Dlatego teraz na patelni przesmażymy białą kiełbasę. Olej. Biała kiełbasa, która została pokrojona w ładne, grube kawałki. To oczywiście parzona kiełbasa, więc układamy ją równo tak, by maksymalnie przypiec jej brzegi. No i taka kiełbasa wreszcie może zostać dodana do całej potrawy. Troszeczkę po bokach, przysypana kapustą, część na środku. Kilka zostawię, tak jak cebulę, do dekoracji na samym końcu, żeby ją dodać. Przygotowane naczynie przykrywamy i wkładamy do piekarnika. Jeżeli okaże się, że macie zbyt mało płynu, bo zbyt długo gotowaliście kapustę na ogniu i to piwo odparowało mocno, to możemy dolać tutaj w każdym momencie odrobinę wody. Po to, żeby łopatka miała się w czym udusić. Możemy to wszystko wrzucić teraz do piekarnika. Temperatura piekarnika to 160-170 stopni i pieczemy, czy też dusimy minimum 1,5 godziny, aż łopatka będzie miękka. Chciałbym całą potrawę jeszcze uzupełnić tak, żeby stanowiła rzeczywiście taki biesiadny wzorzec tego, co kiedyś podawano na stole i tego, co być może powinno zagościć właśnie podczas tego wielkanocnego śniadania. Ziemniaki pokrojone na nieco mniejsze kawałki i wcześniej obgotowane, chociaż są jeszcze twardawe. Chciałbym ładnie upiec, żeby zrobiły się złote. Pięknie uzupełnią tą duszoną kapustę z łopatką. Takie ziemniaczki jednak trzeba zamarynować w bardzo prosty sposób i po prostu podpiec w piekarniku. Wykładam je na blachę z pergaminem, marynuję w oliwie bądź oleju, troszkę soli, troszkę pieprzu i jeszcze jeden ząbek pokrojonego w plastry czosnku. Takie ziemniaczki potrzebują około 30-40 minut, więc należy wrzucić je odpowiednio wcześniej, przed wyjęciem łopatki, żeby też były ciepłe i chrupiące. Po 1,5 godziny powinniście sprawdzić, czy łopatka jest wystarczająco miękka. Jeżeli nie, wrzućcie ją z powrotem do piekarnika na jeszcze pół godziny. Moja już jest gotowa, więc mogę to wszystko wykładać. I ziemniaczki. Chrupiące, złote i pachnące przypieczonym czosnkiem ziemniaki. Przekładamy je do miseczki. Teraz już tylko kilka ładnych, błyszczących kiełbasek na samą górę i cebulka. Tak powinniśmy to wszystko podać. Jedną rzecz jeszcze, jaką warto zrobić, to troszkę szczypioru od dymki do dekoracji na samym końcu. Moi drodzy, w ten sposób możecie i wy sobie odmienić nieco święta, to wielkanocne śniadanie, przygotowując potrawę, którą robi się, no, przygotowuje się dosłownie kilkanaście minut, później trzeba ją tylko poddusić, a wy macie czas albo na świętowanie,
albo też na uzupełnienie stołu o dodatkowe propozycje. Polecam. Łopatka z kiszoną kapustą, kolendrą i miodem.